gdyby ktoś miał bardzo złą wolę i na przykład Kowalowi wyciągnął taką kartę. Co ty tu masz? Ojej, jakie to dziwne, mokre. Gdyby Darek miał zamiast tego czegoś dziwnego, mokrego w kieszeni kartę zbliżeniową, złodziej mógłby wielokrotnie przykładając tę kartę do terminala okraść jego konto z zapomogi, którą Darek dostaje. Co Darek ma w kieszeni? No właśnie. Daruś! No, nie no, ziół do pracy, które razy się mówiłem. No ja to legalne. Mamy tutaj mnóstwo ziół własnych i to legalnych, a nie takie coś. No. I nie miętol ich tak, bo zobacz jak wyglądają w tej twojej kieszeni. Słyszysz, to palisz, potem pokazujesz polędnicy zamiast Doroty Wellman. Nic, zwariowałeś. Dzisiaj przede wszystkim jednak Rada Naczelna zajmie się głównie właśnie PJN-em, głównie współpracą z PJN-em, oczywiście także oceną szczytu budżetowego, ale przede wszystkim jednak związki z partiami politycznymi tutaj w Polsce z rozszerzeniem działalności zdominują te obrady. Andrzeja, co mówi się o współpracy z koalicjantem? O, ale się kurde. Wmieszał się w to wszystko Pape Diopy, jest Pedro Rios, Aquafresca był na spalonym. Ta piłka nie mogła przejść, a teraz ucierpiał w tym starciu Velasco Carballo. Nietypowa sytuacja. Przeprasza go tam Dawid Albelda, kapitan drużyny z Walencji, a Velasco Carballo lekko ogłuszony, ale już pewnie pozbiera się z boiska. Tutaj João Pereira mocno, tak. Chciał koniecznie dopaść do tej piłki. Mówi się, że sędzia powinien być jak powietrze. No tutaj w tej sytuacji na pewno przeszkodził. Opinia prawników nie będzie jednak dla parlamentu zobowiązującą. Pewnie i tak skończy się w Trybunale. Choć planowano, że w tej sprawie wewnętrzny spór w PO zakończy się na spotkaniu władz. Mistrz olimpijski, halowy mistrz świata, mistrz Europy, bezdyskusyjny numer jeden tyczkarz na świecie. No i teraz tak jest! 6 metrów, 7 centymetrów, Rena Lavillenie, ta tyczka zadrżała, ale się utrzymała. Fantastycznie. A jednak sędziowie podnieśli. Chyba przytrzymał ją trochę. No i właśnie, co się dzieje? Tyczka wisi, a sędziowie pokazali, że próba nieudana. Chyba przytrzymał ją ręką i dlatego będzie niezaliczone. Nic się tam nie wydarzyło. Klatką piersiową uderzył, tyczka utrzymała się. Ja myślę, że będzie protest. Będzie protest na pewno i to zostanie. No i tyczka podskoczyła. I została, niestety została na stojaku, nie na wąsach, a w przepisach jest, że musi zostać na wąsach, także wielki pech Francuza. Prezes to jest ktoś, kto zarządza firmą. Ten, a o czym mówimy? Dobry prezes lubi pić kawę i spać w fotelu. 125,5 był numerem jeden poprzedniej serii dla tej grupy i teraz zobaczymy, czy skok mu się ponownie uda tak dobry jak wtedy. Już nie ryzykował Pointner, ale to jest... Zgubił nartę i dojechał na jednej nodze. Ależ niewiarygodne, niewiarygodne. Co za fantastyczna koordynacja. Nie upadł przed tym odjazdem. Zobaczymy, jakie będą noty. Noty są różne. 17,5, 18, 18,5, 17. Ale proszę zwrócić uwagę za chwilę w powtórce. Po wylądowaniu wypina się narta Manuela Fettnera i on na jednej narcie, to już jest po zrobieniu telemarku. Proszę, w tej chwili mu ucieka narta i on dojeżdża, bo gdyby się wywrócił, wszystko już byłoby skończone. Kończone dla Austriaków. Jest, proszę zwrócić uwagę, strefę bezpieczną, niewiarygodne. Przed nami całe pasmo sejmowych komentarzy, czekamy na nie. I przed nami jeden z pierwszych, Adam Hoffman, posłuchajmy. Obniżę wam TVN, co? Bo jestem mały, okej? My tu jesteśmy podobnego wzrostu, musimy mieć mikrofony nisko. Za sekundę. No co, jedziemy? Niecodzienne widowisko w Rosji. W cyrku w Sankt Petersburgu można podziwiać niedźwiedzie chodzące na linie.
Chodzą i na przednich, na zadnich łapach, na велосипедах катаются. Chodzą równie dobrze do tyłu, jak i do przodu, na tylnych i przednich łapach, a także jeżdżą na rowerze. Wszyscy wiedzą, że niedźwiedzie mogą wspinać się na drzewo, ale wiadomo jest, że boją się wysokości. Dlatego nigdy nie wspinają się zbyt wysoko. Ale nasze niedźwiedzie wchodzą nawet na wysokość 10 metrów. Dziękujemy Państwu bardzo. Jezu, jak ty krzyczysz strasznie. Jezu, no bo dźwięk dobry, Tomaszu. Dobry dźwięk. A oto jak można pożytecznie wykorzystać broń, by nie zagrażała niczyjemu życiu, a sprawiała przyjemność. Rzeźbiarz z Meksyku Pedro Reis postanowił wykorzystać żelastwo skonfiskowane podczas wojny narkotykowej do budowy instrumentów muzycznych. W sumie wraz z zespołem przerobił ponad 6 tysięcy broni palnej otrzymanej od meksykańskiego rządu. To się nazywa zabójczy kawałek. Najlepszy będzie tutaj autentyk. Stąd, proszę Państwa... Jarosław Kaczyński zawiesił głos i sięgnął po coś, od razu budząc ciekawość. Punkt dla prezesa. Szanowni Państwo, Polska jest w kryzysie. Z iPada przemówił iPremier. W bardzo technicznym expose. To premiera w skali światowej. Ale... O! Lekarze w Białymstoku osłupieli z wrażenia. Do szpitala przyjechał pacjent z wbitym w czoło śrubokrętem. Narzędzie przebiło się na głębokość 5 cm. Mężczyzna w trakcie naprawy samochodu poślizgnął się i niefortunnie upadł. Prawdopodobnie było coś oparte. Przewróciłem się na tę ziemię, to biłem sobie w głowę. No. 25-latek może mówić o nieprawdopodobnym szczęściu. Uszkodzona część mózgu nie odpowiada za ruch i widzenie. Nie ma żadnych powikłań neurologicznych. Pacjent czuje się dobrze. Pan prezes Kaczyński dokonał dziś istotnego kroku. Do człowieka z marmuru i człowieka z żelaza dodał człowieka z tabletu. Do rzeczy Konga w Afryce. Żyje tu plemię Baaka, dla którego w lesie najbardziej liczą się jego odgłosy. Woda w rzece może zastąpić perkusję. Jeżeli pan Palikot jest takim znawcą śliwek, mirabelek, to się nie dziwię, bo pewnie z tego materiału pędził go żałek. I dalej jest pod wpływem, co było widać, słychać i czuć z tego wystąpienia. Piłka nożna to emocje, a nad emocjami, jak wiadomo, bardzo trudno zapanować, zwłaszcza kiedy w grze przeszkadza sędzia. Podczas meczu drugiej ligi w Libanie zawodnicy jednej z drużyn dosyć agresywnie zakwestionowali decyzję arbitra. Ten musiał się ratować ucieczką. Zaczęło się w miarę niewinnie, bo najpierw był lekki faul, potem jeszcze agresywne podanie piłki zawodnikowi z przeciwnej drużyny i żółta kartka. Krótka awantura i tu surowa decyzja sędziego. Żółtą kartkę zastąpiła czerwona. Tego było już za dużo. Doprowadziło to zawodników do prawdziwej furii. Sędzia ratował się ucieczką, choć nie zawsze w dobrą stronę. Kilkakrotnie stracił czujność. Uzbrojona ochrona zdecydowała się na interwencję dopiero po 4 minutach pościgu. Po meczu sędzia zdecydował, że odchodzi na emeryturę.